Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest środa, 20 maja. W ostatni piątek Platforma Obywatelska ogłosiła, że w nadchodzących wyborach prezydenckich zamierza wystawić prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ta decyzja, skądinąd spodziewana, spowodowała polityczne i sondażowe trzęsienie ziemi. Dziś rozmawiam z Wojtkiem Szackim o nowym kandydacie Platformy, o tym, jak jego start wpływa na resztę stawki oraz czy ma szansę wygrać w drugiej turze, jeżeli do niej wejdzie. Wojtku, może zacząłbym od pytania na rozgrzewkę. Zanim wejdziemy w rozmowę właściwą, to znaczy, kiedy odbędą się wybory prezydenckie? No na pewno nie 10 maja, ale wszystko wskazuje na to, że tym terminem, do którego dąży PiS i ma do tego narzędzia w postaci ustawy, która czeka na jej uchwalenie ostateczne po poprawkach Senatu, jest 28 czerwca. I co więcej, PiS ma sojuszników w opozycji, Lewica się również wyraźnie opowiedziała za tym terminem. Tak więc można się spodziewać, że tym terminem głosowania będzie 28 czerwca, czyli ewentualnie druga tura odbyłaby się w pierwszej połowie lipca. To jeszcze szybko, kiedy zapadną te decyzje, kiedy już będziemy to wiedzieć na pewno? Wszystko wskazuje na to, że PiS czeka na to, co wyjdzie z Senatu i nie chce chyba ogłaszać kalendarza wyborczego przed wejściem w życie ustawy o głosowaniu. No dobrze, Wojtku, teraz przechodząc do Rafała Trzaskowskiego, chciałem się ciebie zapytać, o czym będzie nadchodząca kampania wyborcza i kto z kim tu będzie walczył, o co? No przede wszystkim dokonała się rewolucja w tej kampanii. Do tej pory nie było w niej kandydata Platformy Obywatelskiej, to znaczy formalnie była Małgorzata Kidawa-Błońska, ale tak jakby jej nie było. I celem PiSu w tamtej kampanii, która nie zakończyła się wyborami, było zmarginalizowanie Platformy. PiS liczył na to, że wraz z klęską Małgorzaty Kidawy-Błońskiej dojdzie do dekompozycji klubu PO w Sejmie. Myślę, że Jarosław Gowin wiązał z tym duże nadzieje, że będzie mógł łowić część posłów do porozumienia. PiS miał nadzieję, że dojdzie do takiej dużej dekompozycji na scenie politycznej po stronie opozycji, bardzo korzystnej dla PiSu skądinąd, bo gdyby powstała jakaś nowa partia, na przykład Szymona Hołowni, no to nie miałaby subwencji, które wciąż przysługują Platformie. Natomiast z Platformy wyciekłaby cała energia, no byłby to taki martwy twór zasilany dużymi pieniędzmi. Natomiast Hołownia nie zdążyłby stworzyć wielkiej partii, która by mogła zamieszać na scenie politycznej. Ewentualnie trochę by zamieszała, ale nie na tyle, żeby przejąć rządy od PiSu. No i ten plan legł w gruzach za sprawą wymienienia Kidawy-Błońskiej na Rafała Trzaskowskiego i PiS się przestawia teraz na sprawdzone tory polaryzacyjne. Ja rozmawiałem ze sztabowcem Andrzeja Dudy i on powiedział wprost, że gramy na Rafała Trzaskowskiego. Wiemy, że on i tak wygra tę rywalizację po stronie opozycyjnej. PiS nie chce się kopać z tym koniem, tylko po prostu uznaje to za fakt i dostosowuje do tego kampanię. Wydaje mi się, że to, co można powiedzieć na tym etapie, po tych paru dniach, w których już wiemy, że kandydatem Platformy będzie Rafał Trzaskowski, jeżeli uda mu się zebrać podpisy, to, że udało się Trzaskowskiemu narzucić pewne tematy w dyskusji i zmienić dynamikę i bieg tej kampanii. Tak jak słuchałem jego wystąpień w ostatnich dniach, to dużo mówił o zdrowiu, o bezpieczeństwie, często mówi o białej fladze wywieszonej nad Pałacem Prezydenckim, o niemym obserwatorze, tak nazywa Andrzeja Dudę, o samorządzie i o mediach publicznych. Z drugiej strony jest niezmiennie atakowany za sytuację w Warszawie, za niedopełnienie swoich obietnic kampanijnych, no i też za swój elityzm i arogancję. Jak myślisz, które z tych tematów przeważą i na ile one się utrzymają w nadchodzących tygodniach? No pamiętajmy, że to jest wstępny etap kampanii, a w zasadzie jeszcze nawet prekampanii przed ogłoszeniem daty wyborów i kalendarza wyborczego. Rafał Trzaskowski nie jest jeszcze formalnie nawet kandydatem. Celem jego na te pierwsze pewnie dwa tygodnie albo półtora tygodnia kampanii jest, mówiąc wprost, zabicie kandydatur Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. To, że on tak ostro atakuje teraz Andrzeja Dudę i cała ta jego retoryka antyrządowa, antyprezydencka jest tak naprawdę wymierzona w kandydatów opozycyjnych. Rafał Trzaskowski chce się na ich tle wyróżnić
ostrzejszym przekazem, bardziej zdecydowaną retoryką, większą energią i mam wrażenie, że na razie ten plan działa. W czym mu pomaga również oczywiście reakcja rządu, reakcja posłów PiS-u, reakcja mediów publicznych. No w ten sposób właśnie się nakręca ta polaryzacja, o której wspominałem. Ale bo tutaj problemem Platformy przez wiele tygodni, a może miesięcy, była też duża demobilizacja i takie poczucie nadchodzącej klęski, ale też brak energii. Wydaje się, że Trzaskowskiemu udało się tą energię wywołać i że tchnął nadzieję w naród platformerski. No ja nawet z tej jego bardzo dobrej summa summarum kampanii warszawskiej nie pamiętam go w takim uderzeniu. On mówi teraz, że idzie się bić o Polskę i rzeczywiście sprawia takie wrażenie. Bardzo dawno po stronie Platformy Obywatelskiej nie widziałem polityka, który by tak przekonująco wypadał w roli człowieka, który chce walczyć z Jarosławem Kaczyńskim, czy też z Andrzejem Dudą. Wydaje mi się, że bardzo ciekawym zabiegiem jest ten atak na telewizję publiczną i na media, szczególnie w obliczu wydarzeń ostatnich dni, czyli całej tej zawieruchy z piosenką Kazika, listą przebojów i odejściami z Trójki. Wydaje mi się też, że tu dosyć ciekawy jest ten zabieg, żeby tak naprawdę walczyć z ośrodkiem propagandy. To jakoś mi się w ogóle kojarzy trochę, nie przykładając i mając świadomość, że są zupełnie inne sytuacje, ale z Donaldem Trumpem, bo to jest taki trochę polski atak na fake news media Arebur. No ja nie zaglądałem za kulisy sztabu Rafała Trzaskowskiego, ale przypuszczam, że oni sobie musieli rozrysować mapę tematów, które budzą największe emocje w elektoracie Platformy, czy też szerzej w elektoracie opozycyjnym. I sądzę, że TVP to jest tam jeden z tych najgorętszych tematów. I sądzę, że w ten sposób Trzaskowski chce po prostu zmobilizować w jak największym stopniu ten elektorat i pokazać się jako ten polityk, który umie wskazać największe słabości PiS-u, czy też Zjednoczonej Prawicy. Słabości, o których zresztą część polityków PiS-u nawet mówi, czy też szerzej Zjednoczonej Prawicy, bo Jarosław Gowin na przykład również punktuje media publiczne, co widziałem parę dni temu. Przewinęło się przez portale. Również Jadwiga Emilewicz, wicepremier, w końcu napisała list krytyczny po awanturze o Kazika. Więc sądzę, że szuka Rafał Trzaskowski tego miękkiego podbrzusza PiS-u i odnalazł je na Woronicza. A z drugiej strony wydaje mi się, że to jest zabieg taktyczny. To znaczy tutaj każdy atak na Rafała Trzaskowskiego będzie się spotykał z taką, używając języka brydżowego, z taką rekontrą. To znaczy, że każdy atak de facto będzie wzmacniał Trzaskowskiego, bo będzie mu pozwalał wrócić do takiego leitmotivu jego kampanii, czyli właśnie tej propagandy z Woronicza. A ciekaw jestem, jak oceniasz ten temat właśnie samorządności. Czy uważasz, że przeważy w najbliższych tygodniach sytuacja w Warszawie, śmieci i niespełnione obietnice? Czy w drugą stronę uda się Rafałowi Trzaskowskiemu budować taką opowieść o samorządności, o decentralizacji, o ataku PiS-u na popularnych prezydentów miast większych i mniejszych, burmistrzów i o tym, że to jest jakaś taka podwalina trzeciej RP, która jest powszechnie raczej dobrze oceniana. No tu nie mam jakiegoś skrystalizowanego poglądu. Sądzę, że Rafał Trzaskowski zabiega po prostu o to, żeby mieć jakieś zaplecze, jakichś sojuszników w tych największych miastach. Ci samorządowcy są nie tylko platformerscy, ale również jest tam wielu niezależnych. Myślę, że część z nich mogła zerkać w stronę Szymona Hołowni. Jeśli Rafał Trzaskowski, prezydent największego miasta w Polsce, wysuwa kwestię samorządu na plan pierwszy, no to nie tylko dlatego, że chce walczyć w ten sposób z PiS-em, ale również chce być takim patronem tych polityków samorządowych i nie dopuścić do tego, żeby oni poszli sobie gdzieś indziej. Wreszcie w jego przemówieniach i wystąpieniach jest bardzo mało tematów międzynarodowych. Tu wydawałoby się, że Platforma i Rafał Trzaskowski będą chcieli i będą próbowali wciągnąć tematy europejskie polexit na sztandary tej kampanii, a jakoś tego nie słychać. Jak myślisz, dlaczego? No tutaj nasuwają mi się dwie odpowiedzi. Po pierwsze, poczekamy, zobaczymy, bo jeszcze tydzień nie minął, odkąd on został ogłoszony. Nie można wszystkich tematów ruszać naraz, bo trzeba się skupić na dwóch, trzech, tak żeby wyborcy wiedzieli, co kandydat mówi, a nie gubili się w przekazach w różnych sprawach. Więc to jest jedno wytłumaczenie. Drugie wytłumaczenie jest takie, że no, polityka zagraniczna nie budzi tak wielkich emocji. Nawet kwestie unijne być może nie budzą wystarczających emocji. Nawet jeśli są sondaże, które co pewien czas się pojawiają, że Polacy obawiają się polexitu albo że ta karta polexitu jest wykorzystywana w kampanii, to być może z badań wynika, że nie są to emocje dominujące i nie przesądzają o
poparciu w wyborach. Ale zobaczymy. Ja myślę, że ta karta zostanie użyta, tylko później. Jeszcze mamy przed sobą 1,5 miesiąca pewnie kampanii, licząc z drugą turą. No dobrze, a teraz jakbyś mógł się zmierzyć z pytaniem, kto najwięcej traci, a kto zyskuje na wejściu do gry Rafała Trzaskowskiego. No rozumiem, że wstępnie ustaliliśmy, że ta kampania idzie w kierunku bardzo silnej polaryzacji, ale pierwsze, mało wiarygodne sondaże wskazują na duże tąpnięcie w wynikach sondażowych Władysława Kosiniaka-Kamysza. Natomiast w pierwszych dniach po ogłoszeniu nie widać załamania się sondażowego kandydata Szymona Hołowni. Załamania może nie, ale jednak w większości tych badań, a nie wiem czy nie wszystkich, widać, że Rafał Trzaskowski już wyprzedził Szymona Hołownię. I to może stać się taką samospełniającą się przepowiednią, to znaczy jeśli większość sondaży będzie mówiła, że Trzaskowski ma większe szanse niż Szymon Hołownia, żeby pokonać Andrzeja Dudę, no to będzie grało na jego korzyść i wielu wyborców, którzy do tej pory się wahało, czy głosować na Szymona Hołownię, czy na kandydata Platformy, ostatecznie wybierze Trzaskowskiego. No tu zdaje się, że Szymon Hołownia będzie musiał dokonać strategicznego przestawienia swojej kampanii, bo jednak początkowo on wchodził do gry jako kandydat niepartyjny, zwalczający system partyjny w Polsce, który ma pokazać inną jakość polityki. Niemniej w sytuacji, w której tak słaba okazała się Małgorzata Kidawa-Błońska, on zaczął jednak grać na ten podział PiS-antyPiS. Teraz znowu zdaje się, będzie musiał skręcić i pokazać, że on walczy z partiami politycznymi i z establishmentem partyjno-politycznym w Polsce. Czy myślisz, że może mu się to udać? I jak myślisz, ile koniec końców punktów procentowych może mu to zapewnić? No wszyscy kandydaci, łącznie z Andrzejem Dudą, najsilniejszym z nich, są w sytuacji takich biegaczy na 400 metrów, którzy przebiegli już okrążenie i nagle się dowiedzieli, że mety nie ma i że muszą biec jeszcze jedno okrążenie, a do tego zaczął biec nowy biegacz. Więc są w trudnej sytuacji, bo kampania rządzi się pewną logiką. No, ma się plan rozpisany pewnie z dokładnością co do jednego dnia, a na pewno tygodnia. Ta kampania się skończyła. Szymon Hołownia pokazał już wiele swoich atutów, wiele pomysłów, a nagle się okazuje, że musi się mierzyć nie tylko z Andrzejem Dudą, ale również z nowym kandydatem Platformy, który całego tego okrążenia nie przebiegł i sprawia wrażenie bardziej świeżego, wypoczętego i z większą energią. Więc rzeczywiście przed Szymonem Hołownią jest dylemat, co teraz. Nie mam dobrej odpowiedzi, bo on po prostu znalazł się w obiektywnie trudnej sytuacji. On na pewno zbudował sobie pewną bazę wyborców, być może nawet część z nich wcześniej nie głosowała. To jest taka kilkuprocentowa nisza, która zawsze głosuje na coś nowego w polityce. No to był przypadek Janusza Palikota i Ryszarda Petru i pewnie Roberta Biedronia. To jest takie 8-10 pewnie procent. Pewnie trochę dorzuci jeszcze wyborców, którzy wcześniej głosowali na Platformę Obywatelską, a teraz mają jej już serdecznie dosyć. Ale nie bardzo widzę, jakim cudem miałby mieć dwójkę z przodu. Ja teraz oceniam, że czeka go powrót do tej sytuacji sprzed kryzysu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kiedy miał te 10, 12, może 15%. I myślę, że to jest jego horyzont. A jak na tym tle wypada nasz solidny 400-metrowiec Władysław Kosiniak-Kamysz? Władysław Kosiniak-Kamysz coraz bardziej przypomina mi takiego czwórkowego ucznia, który no zawsze bez problemu radzi sobie z klasówkami, dobrze odpowiada na pytania, ale czegoś mu brakuje do tej piątki i szóstki. Myślę, że lider PSL pożegnał się już z marzeniami o drugiej turze, a te marzenia były jeszcze parę tygodni temu całkiem realne. Przed tym wzrostem Hołowni i przed wymianą Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego był taki moment, że Kosiniak-Kamysz był drugi w sondażach. Sądzę, że teraz jego celem jest powtórzenie wyniku PSL z kampanii parlamentarnej. Myślę, że już nie ma co marzyć o niczym więcej. Tak jak ja sobie patrzę na tak bardzo, bardzo grubym ołówkiem zarysowane strategie kampanijne, no to rozumiem, że i PiS-owi, i Platformie zależy na tym, żeby się bić i bić jak najmocniej. Szymon Hołownia będzie stał i krzyczał, że oni się biją, a polska polityka powinna być o czymś innym. Natomiast wraz z wyjściem z wyścigu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zwolniło się pole dla takiego przekazu, który nie wiem, czy jest jakkolwiek nośny, ale jakiś tam jest. To znaczy zgoda buduje i teraz przestańmy się kłócić i razem zbudujmy nasz wspólny dom. Może to jest jakieś przekaz i miejsce dla Władysława Kosiniaka-Kamysza? No pewnie będzie na tym próbował się jakoś budować.
tylko mam wrażenie, że on będzie coraz cichszy, albo inaczej, nawet jak będzie głośno o tym mówił, to będzie coraz słabiej słyszalny. Myślę, że klimat medialny, klimat polityczny będzie teraz nakręcał polaryzację. No media uwielbiają, jak się politycy kłócą, skaczą sobie do gardeł i tak dalej. I w tej roli Trzaskowski chyba wypada najnaturalniej. To jest ta rola, która jest mu przypisana, w której się dobrze czuje. I tego chcą jego wyborcy. Wczoraj spędziłem na dyskusjach z nimi ze 2 godziny na Twitterze. Czym ich sprowokowałeś, Wojtku? Niewinną zupełnie kpiną z tego, że Rafał Trzaskowski buduje wizerunek aroganta, gdy kpi z nieznajomości języka angielskiego przez Andrzeja Dudę i mówi, że nie byłby tak okrutny, żeby przyjąć zaproszenie na debatę po angielsku z Andrzejem Dudą. To, co się pewnie podobało w Warszawie, ja też się uśmiechnąłem pod nosem, no moim zdaniem to nie pomaga w kampanii. Sądzę, że ten przekaz o elitarnym kandydacie z dobrego domu inteligenckiego, który mówi w kilku językach, no to nie jest to, na czym Rafał Trzaskowski może zbudować poparcie pozwalające myśleć o Pałacu Prezydenckim. I myślę, że wielu takich psztyczków już nie będzie rozdawał, ale o tym pewnie jeszcze pogadamy przy okazji rozmowy o drugiej turze ewentualnej. No właśnie, bo jeszcze zanim przejdziemy do drugiej tury, bo zdaje się, że ty masz pewność, że znajdzie się w niej Rafał Trzaskowski, ale jeszcze chciałbym, żebyś na sekundkę pochylił się nad kandydatem, który, tak jak rozmawialiśmy, dwóch się bije, trzeci krzyczy, żeby się nie bili, czwarty mówi, żeby się pogodzili, a jest jeszcze piąty, czyli Robert Biedroń, który tak naprawdę stoi i krzyczy: jeszcze ja, zapomnieliście o mnie. Tak, ja ostatnio widziałem go w Faktach, jak mówił: ja jestem jedynym postępowym kandydatem. Było to jedyne zdanie zacytowane z niego. No nie wiem, myślę, że lewica marzy już o tym, żeby to się skończyło. Nie wierzę w żadne odrodzenie, żaden reset kampanii Roberta Biedronia. Jeśli byli jacyś wyborcy lewicowi, którzy zastanawiali się jeszcze nad tym, na kogo głosować, to sądzę, że wielu z nich pójdzie do Rafała Trzaskowskiego, tego lewaka. A ja bym zgadywał, że jednak Robert Biedroń zrobi wynik lepszy, niż teraz pokazują sondaże, bo że koniec końców, jak dojdzie co do czego, to jednak będzie taki wyborca lewicowy, który stwierdzi, że to nie był dobry kandydat, to nie była dobra kampania, ale że jednak w obliczu drugiej tury, której tak i tak będzie, i prawdopodobnego głosu na kandydata opozycyjnego, może sobie pozwolić na głos na kandydata lewicy, tylko po to, żeby dać świadectwo swojej lewicowości, i chyba o tym będzie ta kampania Roberta Biedronia. W sensie on nie będzie mówił o tym, że on tu próbuje cokolwiek wygrać albo cokolwiek uzyskać, tylko po prostu będzie namawiał wyborców lewicy, których jednak jest sporo więcej niż wyborców w tym momencie Roberta Biedronia, żeby dali świadectwo. Czuję, że w powietrzu wisi jakiś zakład. To ile 5%? Uważasz? 5%. Mhm. Nie wiem, czy jeśli uważasz to za dobry wynik. No lepszy niż się teraz spodziewamy. No dobrze, jeszcze po antenie zastanowię się, czy jestem w stanie pójść wyżej niż 5%, ale myślę, że będzie trochę lepiej, niż to teraz wygląda. To może kończąc te zakłady i ten hazard, przejdźmy do tej drugiej tury. Czy uważasz, że Rafał Trzaskowski ma szansę w tej drugiej turze wygrać z Andrzejem Dudą? No to zacznijmy jeszcze, czy będzie druga tura. Wygląda na to, że tak. Obecne sondaże Andrzeja Dudy wskazują na to, że ma poparcie nieco ponad 40%, ale jednak wyraźnie poniżej 50%. Sztabowcy prezydenta też się spodziewają raczej, że będzie druga tura. Pytanie drugie, kto będzie reprezentantem opozycji w tej drugiej turze? Ja spodziewam się, że Rafał Trzaskowski, który jednak bije na głowę doświadczeniem politycznym Szymona Hołowni, a także Władysława Kosiniaka-Kamysza, ma silniejsze jednak zaplecze. Myślę, że udało mu się zmobilizować wielu wyborców Platformy. On obudził wielu wyborców Platformy, oni go bardzo ostro bronią, oni są przekonani o tym, że wygra. Morale w Platformie się zmieniło. Nie wiem, na ile to jest trwałe oczywiście, ale w tym momencie Platforma znowu jest gotowa do walki i zdradza oznaki życia, czego nie widzieliśmy przez ostatnie miesiące. Więc ja sądzę, że większość atutów po stronie opozycyjnej ma Rafał Trzaskowski i że to on będzie rywalem Andrzeja Dudy. Co może być czarnym łabędziem tej kampanii? No, wczoraj już część dziennikarzy pisała o brudnej bombie, która spadnie na Rafała Trzaskowskiego. Ja nie bardzo w to wierzę, ale zobaczymy. Sądzę, że w tych normalnych okolicznościach, czyli jeśli Trzaskowskiemu uda się zebrać podpisy, nie wybuchnie żadna brudna bomba,
to on będzie miał co najmniej 20-paroprocentowe poparcie. I to wystarczy, żeby znaleźć się w drugiej turze. No dobra, super. Ale czy Rafał Trzaskowski ma szansę wygrać w drugiej turze? I tutaj muszę powiedzieć, że nie wiem, ale mogę naszkicować szybko scenariusz taki. Moim zdaniem, jeśli Andrzej Duda utrzyma poparcie 40% lub wyższe, to dociągnie to prowadzenie do końca, do mety i wygra te wybory. Również jeśli będzie miał na przykład 39%, a Trzaskowski 21%. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w 2 tygodnie nadrobić tak dużą stratę. Po drugie, no to jest oczywiście kwestia, co zrobią wyborcy pozostałych kandydatów opozycyjnych. Ilu z nich się zdemobilizuje, a ilu z nich przerzuci głosy na pozostałych kandydatów, tych, którzy przejdą do drugiej tury. No i tutaj na to pytanie nie można teraz odpowiedzieć, no bo to będzie trochę efekt kampanii. Ktoś tu mi podpowiadał niedawno, że PiS powinien wrzucać takie tematy, które będą dzieliły wyborców Trzaskowskiego i wyborców Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. A ja się zastanawiam, bo tu są dwie szkoły, bo jest taka druga szkoła, może bardziej taka neoliberalna, która zakłada, że konkurencja buduje i że w sytuacji, w której będzie bliski wyścig Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego, to pozwoli zmienić trochę ton kampanii i pokazać, że ta oferta opozycyjna jest szersza, to zmobilizuje większe rzesze wyborców, którzy koniec końców wraz z prawdopodobnym silnym poparciem, którego on teraz nie zadeklaruje, ale zgaduję, że zadeklarowałby po pierwszej turze Szymon Hołownia dla Rafała Trzaskowskiego, to może doprowadzić jednak do większej masy wyborców, którzy koniec końców pójdą i zagłosują przeciwko Andrzejowi Dudzie. To znaczy, że to takie liczenie na to, że się opozycja pozagryza w tym momencie, może okazać się złudne, bo to może po prostu zmobilizować większe rzesze wyborców do pójścia i zagłosowania, a moim zdaniem, i pewnie o tym też byś powiedział, ale ja cię tu uprzedzę, wszystko się rozbije jak zawsze o frekwencję i o stopień mobilizacji. Na koniec dnia będzie ważne, jak dobrym, jak zdolnym politykiem, jak skutecznym politykiem będzie ten kandydat opozycji, który wejdzie do drugiej tury. I jeśli ta kampania będzie bardzo zacięta między, no wszystko na to wskazuje, Szymonem Hołownią a Rafałem Trzaskowskim, to nie bardzo wierzę, że później, że te urazy pójdą precz i że z dużym zaangażowaniem Szymon Hołownia będzie wspierał Rafała Trzaskowskiego, a wyborcy usłuchają tych wskazówek. Tak łatwo się tych głosów nie przerzuca. Natomiast jeśli Rafał Trzaskowski wyraźnie wyprzedzi pozostałych kandydatów opozycyjnych, to oni nie będą starali się, myślę, go bardzo mocno podgryzać i otworzą drogę do przepływu wyborców w drugiej turze. Jeśli by ta różnica między Trzaskowskim a Hołownią była minimalna, no to myślę, że oni będą do końca wtedy ze sobą walczyli przed pierwszą turą i trudno będzie później przestawić się od tak i z przeciwnika Trzaskowskiego stać się wyborcą Trzaskowskiego. Ale jeżeli ja byłbym sztabowcem Rafała Trzaskowskiego, to dbałbym o to, żeby przez najbliższe 6 tygodni nie odnieść się do kandydata Szymona Hołowni. To znaczy cała zabawa, rozumiem, Rafała Trzaskowskiego powinna być taka, żeby pokazywać, że to jest albo on, albo Duda, koniec, kropka i nie ma innych kontrkandydatów. Jedyny moment styku to będzie debata, jeżeli do niej dojdzie, bo jeżeli ona miałaby wyglądać tak jak ta debata, którą oglądaliśmy przed wyborami, które się nie odbyły, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że i w tej sytuacji debaty w ogóle nie będzie, albo nie wezmą w niej udział najważniejsi kandydaci. No debata będzie, bo takie są wymagania ustawowe, ale też oczekiwania wyborców. Sądzę, że brakiem debaty nie musimy się martwić. Wcześniej była debata, nie było wyborów, teraz pewnie będzie i debata, i wybory, ale zobaczymy. Ale tak, ja sądzę, że Trzaskowski powinien walczyć z Hołownią, nie mówiąc o Hołowni. Powinien, tak jak mówiłeś, wyłącznie atakować Andrzeja Dudę. Ale pytanie, co zrobi Hołownia, jeśli mu wyrośnie facet, który go wyprzedza we wszystkich sondażach. No ale w drugą stronę Hołownia nie może tylko atakować Rafała Trzaskowskiego. Moim zdaniem Szymon Hołownia będzie musiał za każdym razem, kiedy będzie atakował Rafała Trzaskowskiego, dopowiadać drugą część zdania, że atakuje Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudę. I to też będzie osłabiało to uderzenie. Pewnie tak, ale szczerze mówiąc to myślę, że poświęcamy tej walce, temu frontowi zbyt dużo uwagi, bo koniec końców sądzę, że jednak większość wyborców Hołowni i tak poprze Rafała Trzaskowskiego. Tutaj znacznie ciekawiej się będzie działo, myślę, wśród wyborców
Władysława Kosiniaka-Kamysza, dla których pewnie Rafał Trzaskowski jest zbyt liberalny, zbyt wielkomiejski, zbyt lewicowy, zbyt nieczujący prowincji, i oni mogą się albo zdemobilizować, albo pójść nawet na stronę Andrzeja Dudy. No i pytanie, co zrobią wyborcy Krzysztofa Bosaka, który w sposób trochę przez nas niezauważony, ale jednak rośnie. I skoro towarzyszą temu pewne spadki Andrzeja Dudy, to można sobie wyobrazić, że to jest jakaś grupa wyborców PiSu i Andrzeja Dudy, która teraz zaczęła popierać Krzysztofa Bosaka. No i pytanie, czy oni są na tyle zażenowani, zniesmaczeni, rozczarowani, wkurzeni na Andrzeja Dudę, że się zwrócą w drugiej turze ku kandydatowi opozycyjnemu, czy też wrócą sobie do PiSu, pokazawszy mu żółtą kartkę w pierwszej turze. Stąd z kolei wracam znowu do tych moich 40% Andrzeja Dudy. Myślę, że 10 punktów procentowych urzędujący prezydent dorzuci do swojego wyniku. Właśnie spośród wyborców Krzysztofa Bosaka, być może również tych mniejszych kandydatów. Nie wiem, ile oni ostatecznie uszczkną z tego tortu. Pewnie nie za wiele, ale kilkadziesiąt, może 200 tysięcy głosów stamtąd pewnie raczej znowu pójdzie na stronę prezydenta. Wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski więcej nadrobi między pierwszą a drugą turą niż Andrzej Duda, ale jego strata może być na starcie zbyt duża, żeby zagrozić prezydentowi. Ja sobie wypisałem i nie wiem, czy się zgodzisz, że tak naprawdę to będzie trochę zasada 30-30-60. To znaczy, jeżeli w pierwszej turze obaj główni kandydaci będą mieli trójkę z przodu, nawet jeżeli to będzie 31 Trzaskowski, 39 Duda, a frekwencja będzie względnie wysoka, powiedzmy w okolicach 60%, to wtedy wydaje mi się, że jednak Rafał Trzaskowski to wygra. Jeżeli będzie większa przewaga, jeżeli Duda będzie miał 40+, Trzaskowski będzie miał 25-, a frekwencja będzie niska, bo to też będą wakacje i tak dalej, zmobilizowany elektorat PiSu i te wszystkie inne opowieści o tym, jak to jest z tą frekwencją i z tymi elektoratami, no to wtedy można powiedzieć z dosyć dużą dozą pewności, że opozycja nie ma szans na przejęcie Pałacu Namiestnikowskiego. Tak, bardzo mi się podobają twoje wyliczenia. Chętnie bym się nawet pod nimi podpisał. I tu jest jeszcze czynnik X, czyli epidemia. I to było właśnie to moje ostatnie pytanie, to znaczy nastroje społeczne i epidemia. Mam wrażenie, że teraz jesteśmy trochę w stanie zawieszenia między nadzieją, że to już koniec, mamy odmrażanie gospodarki, mamy te wszystkie głosy z zagranicy, że Polska sobie super poradziła, że jesteśmy wzorem. Wzmacniane są te głosy przez oczywiście telewizję publiczną. Rządzący nieoficjalnie poklepują się po ramieniu i gratulują sobie dobrze wykonanej roboty. Nastroje społeczne są bardzo dobre, jak na te trudne miesiące, które są za nami. Natomiast wszystko jakby zaczyna się od nowa. Dzisiaj rano było 301 nowych przypadków. Do ognisk na Śląsku doszło ognisko w Wielkopolsce. Nie wiem, jak będzie wyglądała krzywa zachorowań w ciągu najbliższych dni. Są dane niepokojące z rynku pracy. Myślę, że najbliższe tygodnie będą takim polem bitwy o to, czyja narracja zwycięży. Czy mamy za sobą już najgorsze, odmrażamy gospodarkę, Polska jest liderem i czempionem narodów, czy też wkroczyliśmy w taką pełzającą fazę epidemii, w której co chwila będziemy się dowiadywali, że albo w jakimś żłobku, albo w jakiejś szkole, albo w jakimś zakładzie pracy, fabryce wybuchło nowe ognisko zachorowań, ileś ludzi będzie codziennie umierało. Nie potrafię powiedzieć, czy i do jakiego stopnia wpłynie to na popularność Andrzeja Dudy, poza oczywistym wnioskiem, że im gorzej będzie w sprawach gospodarczo-epidemicznych, tym gorsza będzie jego sytuacja. Podsumowując, rzeczywiście chyba będzie tak, że będzie wielka wojna o to, kto opowie lepiej tą rzeczywistość. I czy ta rzeczywistość jest niepokojąca i straszna, czy ona w sumie jest, że najgorsze mamy za sobą, wszystko się dobrze skończyło i że teraz tylko trzeba odbudować Polskę i wrócić do tego wzrostu gospodarczego, przy którym byliśmy. Wojtku, to dziękuję bardzo i będziemy wracać do tego tematu. Zdaje się, że będziemy przez najbliższe tygodnie dużo rozmawiać o frekwencji, bo czuję, że to są kolejne wybory, w których będziemy mieć poczucie, że to frekwencja i nastroje zadecydują. W mniejszym stopniu tak naprawdę jakieś slogany, konwencje, wystąpienia i konferencje prasowe. Dziękuję. Pewnie tak, dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji.
We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.